Moja wieczorna rutyna. Na wygodne klapki. Te akurat są z nowej kolekcji Verse of Storm. A, to jest... No nie zestarzało to się dobrze. Bo te klapki podobno są zaprojektowane w Polsce, ale tworzone w Azji. Ekipa traci wiarygodność. I to, o co zawsze się walczy przy kryzysach wizerunkowych, to sprawienie, żeby tej wiarygodności nie utracić, albo żeby utracić jej jak najmniej. Tutaj ekipa traci już wiarygodność, dlatego że teraz wszystko jest sprawdzane. Wszystko, co związane z ekipą. Weronika wydała ostatnio nową... Witam Wild Wild i witam Michał wśród wilków. Kolekcję ciuchów i pokazała... No właśnie, powiem wam z tą kolekcją ciuchów, ile ja dostałem materiałów, ile tam rzeczy jest po prostu jeden do jednego wziętych od innych marek. Ja pierdolę. Weronika, co ty masz w głowie? Już pomijam te klapki z AliExpress. Ale trzeba, ja rozumiem, żeby to tam jakaś randomowa dziewczyna sobie robiła, ale Weronika mówiła, że ona się bardzo interesuje modą, a naprawdę te sukieneczki, one są ładne, tylko że ludzie mi wysyłają jeden do jednego identyczny wzór, identyczny kolor, identyczne ramionka z innych produktów. I to nie z jakichś marek niszowych, że ty liczyłaś, że ej, nikt się nie zorientuje, tylko z marek naprawdę dużych. Że ty musiałaś liczyć się, że ludzie będą wiedzieć, że to jest... zainspirowane, nie? Właśnie informację, że klapki, które są w jej kolekcji... No właśnie, jest afera, a nagle Verse of wydaje klapki z AliExpress. Gdzie na AliExpress kosztują z 3 zł, a ona sprzedaje za chyba ze 150, bo dodała swoje logo. Mam nadzieję, że nie znajdę tego loga na Shutterstocku. Mogą być klapkami chińskimi. O czym mówił m.in. Revo, potem podchwycił to pudełko. I to jest właśnie skutek tego, że oni tracą wiarygodność, bo ludzie już im nie ufają. Ekipa to już nie jest dobra jakość produktów. Ekipa to są teraz produkty z Chin, to jest teraz kradziony logotyp. Jesteś więcej niż te chore 6. Dużo wiesz o miejscach, gdzie diabeł mówi dobrą